Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie. Chcesz wygrać skin, ale dzisiaj zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jak są pełnoletnie, jesteś, użyj kodu CROXY na CaseHugu. Wystarczy, zaloguj się z nim, zresztą bądź kliknij oczywiście magiczny zielony guziczek. No i oczywiście kodzik CROXY, jakbyś chciał sobie doładować, wpisujesz tutaj. No i oczywiście daje ci 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście dwie skrzynki na start za free. A osoby, które z kodem CROXY wpłacają, no mają szansę wygrać taką piękną emeczkę, więc zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy osoby pełnoletnie. Im większa wpłata, tym oczywiście większa szansa na wygraną. No i za jakiś czas dorzucę wam jakieś tutaj chyba kolejne skiny, by wypadało chyba. Więc możecie pisać oczywiście propozycje, co chcielibyście zobaczyć, czy jakiegoś jednego skina droższego, czy parę po prostu jakichś tańszych, może jakaś kostka w tym, piszcie śmiało. A my zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek z CaseHuga jakąś bitewką. Budżet dzisiaj na prawie 20 koła, więc no mam nadzieję, że tutaj fajnie uda nam się kapitał pomnożyć. Zobaczmy sobie skrzynki na trybie Joker od razu i wejdźmy może w tą za 500, tak już mi się rzuciła w oko na sam początek. No kliknęła mi się gigabuła, mi z klikiem, no to niech zostanie, do tego Crazy Pizza również na trybie Joker, no i taka bitwa już 5 koła kosztuje, dorzucimy jeszcze skrzynię pana policjanta i taką bitwę zrobimy sobie 2 na 2. Wjeżdżamy oczywiście w CT, no i zobaczmy jak nam pójdzie. Generalnie dzisiaj się skończyła ta pierwsza faza Majora, więc już znamy drużyny wszystkie, które zagrają w tym Elimination Stage, chyba to się nazywa, to faza legend. No i no nie ukrywam, troszkę zaskoczeń tam było, więc na pewno pojawi się kolejny odcinek z pikemu, no bo mówię, no to jest taka już nasza mała tradycja, że od kiedy w tego CS-a zacząłem grać, no to te pikemy, że tak powiem, wstawiam i dzielę się z wami właśnie moimi, że tak powiem, typami na całą fazę daną konkretną. No tutaj Karambit spada, tak się zająkłem aż. No powiem tak, no mamy niestety stratę, mimo tego Karambita, taką dosyć sporą już teraz, no niestety nic się tu nie zmieni. Pierwsza bitwa przegrana, 14 koła. No powiem tak, no bardziej się rozgadam na temat tej pierwszej fazy na pewno na tym filmie z Pikema, no ale dzisiaj, no tak na szybko jakbym miał coś powiedzieć, no to kurczę, no pamiętacie co mówiłem, jak ktoś oglądał Pikem oczywiście, no to powiedziałem, że strasznie nie ufam Fnatic, że nawet nie rzuciłem ich, że wyjdą dalej. No a Fnatic stary przegrało na Rare Atom, rozumiesz to, na drużynę, która w ogóle tam no, ledwo co się znalazła na tym Majorze, no i tak naprawdę każdy chyba typował Rare Atom na zrobienie 0-3, no a tu Fnatic. Fnatic zrobił 0-3, Imperial zrobił 0-3, troszkę żałuję, że nie poszedłem w to Imperial zamiast tego FlyQuest, no bo FlyQuest prawie też, że tak powiem, wyszło. Mieli Blast 2-0, skończyło się na 2-3, więc tutaj było naprawdę bardzo blisko przejścia dalej. No ale no troszkę żałuję, że tutaj, że tak powiem, poszedłem za Tumem i rzuciłem to FlyQuest, a nie na przykład Imperial. Tak trochę nawet logikę nawet. No ale no chyba nikt się nie spodziewał, że to wygra stary, tym bardziej jest Fnatic. No ale no, no co no, 1-10 kurs był na Fnatic, tak? Więc niektórzy, że tak powiem, stawiali i potem się okazało, że Rare Atom wygrało na Fnatic, więc no, tak to bywa czasem. No i tak to oczywiście, no tak to jest na Majorach, tak? Na BO1 wszystko się może zdarzyć, no ale no tam był mecz już miał 3 odpadnięcie, więc no na własne życzenie, no Fnatic, że tak powiem, odpadło. Cloud9 też troszkę zawód, troszkę nawet bardzo, że nie udało się wyjść dalej, no ale najważniejsze, że 5 punktów zdobyte, tak? To nie powiedziałem w sumie, jak ktoś się kierował, że tak powiem, moimi typami, brał je pod uwagę, no to też te 5 punktów już powinien mieć. Jeżeli komuś pomogłem, to dziękuję serdecznie, że tutaj zaufaliście i poszliście w moje typy. Bo, no wiadomo, jak u mnie bywa z tymi, że tak powiem, pikemami. Czasem jest dobrze, czasem jest źle. No, tak klasyczek, że tak powiem. No powiem tak, no te klasyczek się zaraz chyba zadzieje na tej bitwie, bo ją chyba przegrywamy. Chyba na pewno mi się wydaje. 25 koła, stary, no dwie AWP fade. No co tutaj poleciało, no to naprawdę ja jestem w szoku. Oczywiście też skrzyneczki możemy sobie otwierać, jak wbijemy sobie fajny level, no to troszkę tych skrzynek mamy. 111 level, taka skrzyneczka za free, no i mamy kostkę jeszcze tutaj, więc super. A hasło konkursowe, stary, możesz napisać, do jakiego kraju chciałbyś się udać na wakacje? Możesz napisać też dlaczego, no ja kurczę, no że tak powiem, nie mam jakiegoś takiego top miejsca, gdzie chciałbym faktycznie się udać. Ja generalnie nie byłem nigdy za granicą, więc taka ciekawostka od pana prowadzącego. Ale przecież ciekawostka. Zajebał, panie prowadzący. Dobra, wejdziemy w skrzynię Nitra i otworzymy sobie jedno taką normalnie i w opasji, mogę powiedzieć tak, no, no jest źle, tak, 2500, tyle mi zostało, no ostatnio, że tak powiem, tę bitewkę mogę ustrzelić,
Tylko no właśnie, trzeba wybrać jakąś fajną skrzynkę, gdzie możemy mieć szansę tutaj, no jakkolwiek coś ciekawego dostać. No i niech będzie ta skrzynia Tiger Knight, weźmiemy bitwę 2-2, w razie jakbyśmy my mieli zintować tę bitwę. No to może nas, że tak powiem, nasz teammate może wykieruje. Zobaczmy, jedno pojedyncze otwarcie, no i niestety jest to bitwa przegrana. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie, siemano.